Państwo, co może fizyk robić w mieście? Może w zasadzie robić to wszystko, co wszyscy inni ludzie. Spacerować, pić kawę, czasami może dzwonić do znajomych, albo po prostu się spotykać. Natomiast czasami fizyka w mieście dopada fizyka. I wtedy pojawiają się problemy. Bo fizyk może na przykład zastanawiać się, jakie jest prawdopodobieństwo spotkania znajomego w takim tłumie. Może się zastanawiać, jaka jest droga pieniędzy w momencie, jeżeli płacę kartą kredytową. Może się też zastanawiać, dlaczego duża kamienica dająca duży cień, dlaczego ten cień dużej kamienicy nie daje ulgi, a cień małego drzewa daje. Może się też zastanawiać, a w zasadzie powinien wiedzieć, że dobrze rozwiązany system metra powinien wyglądać tak, jak kanały komunikacyjne w mrowisku. Ten przykład nie dotyczy sytuacji w Polsce. Powinien wiedzieć, że system... Że system kanalizacji w mieście jest bardziej skomplikowany niż system krwionośny człowieka i powinien też wiedzieć, że światła w mieście, na ulicach palą się nie dlatego, żeby było jasno, czy nie po to, żeby było jasno, tylko dlatego, że w sieci elektrycznej jest za dużo prądu i trzeba się go pozbyć. Miasto jest wyspą. Ja o tej wyspie chcę kilka słów powiedzieć. Sztuczne światło, nocne światło, rozprasza się na cząsteczkach wody, na cząsteczkach pary wodnej, na aerozolach, na kurzu. Efekt jest taki, że miasto jest wyspą światła. Wyspą światła, w której niestety... się strasznie szybko przewija. Szybciej niż ja mówię. Wyspą na tyle dla na przykład astronomów kłopotliwą, że w zasadzie trudno znaleźć takie miejsce w Europie, w którym można prowadzić pomiary astronomiczne. Jedyne wyjątki to jest północ Szkocji i północ Norwegii, natomiast tam jest zbyt wilgotno, żeby cokolwiek robić. Normalnie jest tak, że w czasie ciemnej nocy powinniśmy widzieć około 6000 świetlnych punkcików. Niestety coraz częściej jest tak, że w naszych miastach nie widać nawet księżyca w pełni. Dla astronomów to oczywiście problem, ale to też w jakimś tam sensie problem dla nas. Ponad połowa Brytyjczyków nigdy nie zobaczy Drogi Mlecznej. W ciągu zaledwie 5 ostatnich lat o 40% spadła powierzchnia Wielkiej Brytanii, na której występują ciemne noce. Czy Państwo widzieliście kiedykolwiek Drogę Mleczną? To nie jest zdjęcie retuszowane w Photoshopie. To jest zdjęcie, co prawda, z Chile. Tak wygląda w Chile? Nie. Tak wygląda w Chile. Mam wrażenie, że w ogóle się przełącza jak ten mapa. Znaczy, bo tam jest włączone automatyczne zmienianie co ileś sekund w prezentacji. Jeżeli to wyłączyć, to mogę spróbować wyłączyć. Bardzo proszę. Ja tu w nieświadomości pracuję. Proszę teraz spróbować, powinno już być. Super. Tak wygląda Droga Mleczna. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Mnie się wydaje, że całkiem sporo tracimy. Co prawda w tym zdjęciu jest jedno drobne przekłamanie. To jest Droga Mleczna widziana z południowej półkuli. Samo się przełączyło. Ale miasto to też jest wyspa ciepła. Z powodu bardzo ciasnej zabudowy, płaskich powierzchni, które zwykle są ciemne albo czarne, na przykład powierzchni asfaltowych, totalnie zaburzona jest wymiana energii pomiędzy atmosferą i podłożem. Efekt tego jest taki, że chociażby w Warszawie różnica temperatury pomiędzy centrum miasta a peryferiami wynosi średnio 3 stopnie Celsjusza. Bywają dni, kiedy ta różnica wynosi kilkanaście stopni Celsjusza. To oczywiście powoduje gigantyczne problemy dla ludzi starszych, problemy zdrowotne, ale to też ma swoje odbicie w problemach ekologicznych i ekonomicznych. Przecież jeżeli jest ciepło, no to trzeba się schłodzić, więc instalować klimatyzację. Tutaj takie drobne wtrącenie z powodu właśnie tej miejskiej wyspy cieplnej. Całkiem sporo badań czy wyników pomiarów klimatycznych jest do wyrzucenia, bo wtedy jak zaczęto robić regularne pomiary temperatury, stacje meteorologiczne były budowane daleko poza miastem. Miasta rozrastając się wchłonęły te miejsca. Tam temperatura jest wyższa częściowo nie dlatego, że atmosfera jest ciepła, tylko dlatego, że
no, że po prostu miasto wchłonęło to miejsce. Gdy zapytano Amerykanów, co w mieście, co w ich mieście denerwuje ich najbardziej, mówili, że korki. Korki samochodowe to problem ekonomiczny i ekologiczny. Gdy policzono, gdy wzięto pod uwagę 30 największych, najlepiej rozwiniętych krajów świata, okazało się, że tylko i wyłącznie straty wynikające ze spalonej benzyny rocznie wynoszą 800 miliardów dolarów. Gdy doliczono do tego czas, jaki jest marnowany przez ludzi produktywnych, pracujących, okazało się, że te kraje średnio mogłyby mieć PKB wyższe o 3%. 3%, gdzie średnia Unii Europejskiej jest 1,5%. Gigantyczne straty. Fizyk na korek spojrzy dokładnie tak samo, jak na ruch cząsteczek na przykład w rzece. Tak długo, jak przepływ jest laminarny, czyli przewidywalny, tak długo, jak poszczególne warstwy poruszają się mniej więcej równolegle, korka nie będzie. W momencie, jak ruch staje się chaotyczny, korek powstaje w 3 sekundy. Co może powodować ten ruch chaotyczny? Dziura w jezdni, zwężenie, objazd, zmiana organizacji ruchu, ale także na przykład palenie papierosa albo rozmawianie przez telefon komórkowy. Jakie jest wyjście? Wyjście jest kilka. Przede wszystkim poprawić jakość dróg. Nie ilość, tylko jakość. Z symulacji komputerowych wynika, że budowanie nowej drogi nie ma znaczenia, ale wyremontowanie starej, żeby właśnie nie było dziur, ma ogromne znaczenie. Można oczywiście wprowadzać mądre limity prędkości. Mądre, czyli nie takie, że dajemy 20 na godzinę. I można oczywiście pracować nad kulturą jazdy. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale na północy Europy korki występują dużo rzadziej niż na południu. Mimo tego, że ilość samochodów w przeliczeniu na kilometr drogi jest mniej więcej porównywalna. Ale to wszystko, o czym ja teraz mówię, ma znaczenie ograniczone, bo coraz częściej mówi się o tym, żeby z systemów ogólnych, czyli takich, w których są dla wszystkich znaki, dla wszystkich ograniczenia, dla wszystkich światła, przejść do systemów indywidualnych, czyli żeby wyposażyć samochód w komputer, który będzie się dogadywał z innym komputerem. Brzmi jak science fiction, w skrócie oznacza tylko tyle, że kierowca będzie niepotrzebny. Myślę, że to jest przyszłość nie tak daleka, jak mogłoby się wydawać. Obliczono, że to nie jest duży problem, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo 80% samochodów jeździ po 20% dróg, a tylko 1% dróg w każdym mieście, w każdej aglomeracji ma znaczenie zasadnicze z punktu widzenia poruszania się samochodów, z punktu widzenia korków. Gdyby co 10 samochód na tym 1% drogi wyposażyć w system automatyczny, czas marnowany w korkach zmniejszyłby się o połowę. Systemy ogólne przechodzą w indywidualne. Nasza prywatność powoli staje się w pewnym sensie iluzoryczna. Miasto to miejsce, w którym zewsząd jesteśmy obserwowani. Nie tylko przez innych, ale głównie przez automaty. Statystyczny Brytyjczyk w ciągu doby jest obserwowany przez 300 kamer. Te kamery nie tylko widzą go, ale także interpretują to, co ma na twarzy. Interpretują, potrafią rozpoznać nie tylko płeć, ale potrafią rozpoznać na przykład to, czy kłamie, czy mówi prawdę. To, czy jest w dobrym humorze, czy jest w złym humorze. Wczoraj taki program jest w internecie, w tym to można też sprawdzić. Swojego zdjęcia nie miałem odwagi tam wrzucić, ale sprawdzając zdjęcia polityków, nie znalazłem żadnego, który przy ostatnim, tam jest smiling, który by miał większość ma włosy. Dlaczego? Zupełnie. Ale miasto to też miejsce, w którym mogą być zainstalowane mikrofony połączone z odpowiednim oprogramowaniem. Mikrofony czy oprogramowanie, które potrafi w sposób bezbłędny ocenić nasze emocje i nasze intencje. Takie mikrofony są na przykład na lotnisku w Moskwie, ale nie ma żadnego problemu, żeby taki mikrofon zainstalować na przykład w banku, w urzędzie, w sklepie. Oczywiście wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Miasto to także miejsce, w którym, nie tylko miasto, ale miasto głównie, to także miejsce, w którym bardzo wiele osób może być śledzonych dzięki, czy przez to, że mają przy sobie chip RFID.
chip RFID czy antenę RFID, każdy, czy większość z nas już być może ma w karcie kredytowej, za niedługo będziemy mieli także w dokumentach, za szybko mi to przewija, przepraszam. W dokumentach, na przykład w dowodzie osobistym, to jest praktyczne, bardzo wygodne nawet. Tyle tylko, że do tego się można na odległość włamać, tam można zapisać informacje błędne albo zczytać te informacje, które tam są zapisane. To coś też można śledzić na odległość. Władze Manchesteru zapowiedziały jakiś czas temu, że kupią drony, czyli automatyczne, może nie ten model, ale kupią drony, które będą, czyli automatyczne, bezzałogowe samoloty, które będą wyposażone w mocne kamery i w mocne mikrofony, po to, żeby obserwować i nasłuchiwać. Wszystko oczywiście dla naszego bezpieczeństwa. Taki dron jest w stanie podsłuchać, co ta pani w czerwonym żakiecie mówi do swojej sąsiadki. Oczywiście wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Może za chwilę drony będą wyglądały w ten sposób i już nie będzie ich tak całkiem łatwo zobaczyć. Jakie będzie miasto za 100 lat? Myślę, że nie będzie w nim korków, a jeżeli będą, to będą zminimalizowane. Myślę, że miasto za 100 lat nie będzie wyspą cieplną, bo nauczymy się mądrze zagospodarować czy gospodarować zielenią. Natomiast wydaje mi się, że miasto za 100 lat to będzie miejsce pozbawione prywatności. Oczywiście takiej pewności nie mam, bo to wszystko zależy od nas. To nie obcy przylatują i instalują nam różne technologie, tylko to my sami je instalujemy. Jeżeli jedynym kryterium wyboru tych technologii będzie nasza wygoda, to naszą przyszłość widzę bardzo czarno. W zeszłym roku jedna z dyskotek na Majorce, dosyć sprawnej zresztą akcji PR-owej, zezwoliła, czy dała taką opcję wszczepienia sobie pod skórę anteny RFID, czy takiego chipa RFID, trochę nawet mniejszego niż ten. Dzięki temu można było iść na imprezę bez portfela, bez dokumentów, bo wystarczyło przejść przez bramkę i było wiadomo, kto jest w środku. Wystarczyło podejść do baru i nie płacąc dać się zeskanować i odpowiedni program wiedział, co kupujemy. Dosyć wygodne, prawda? Dziękuję bardzo.